Gdy fundamenty budynku są gotowe i zabezpieczone poziomą izolacją przeciwwilgociową, możemy przystąpić do budowania ścian fundamentowych. Ściany piwniczne i fundamentowe wykonujemy z bloków pełnych Silka E18S lub Silka E24S klasy 20 lub 25 MPa z użyciem zwykłej zaprawy murarskiej, wypełniając spoiny poziome i pionowe. Jeżeli długość ściany nie jest wielokrotnością długości bloku i nie ma możliwości zastosowania bloków połówkowych, to warstwę należy uzupełnić odpowiednio przyciętym fragmentem bloku Silka E. Do cięcia najczęściej wykorzystuje się szlifierkę kątową z tarczą diamentową. Pamiętajmy, że w miejscach, gdzie bloki nie łączą się na pióro wpust, należy wykonać spoinę pionową. Wybudowaną ścianę fundamentową zabezpieczamy pionową izolacją wodochronną. W budynkach jednorodzinnych jest to najczęściej izolacja typu lekkiego, wykonywana powłokami z emulsji, z mas dyspersyjnych asfaltowo-gumowych, bitumicznych lub folii PCV. Przystępujemy do wykonania podłogi na gruncie. W pierwszym etapie zasypujemy żwirem miejsce pomiędzy ścianami fundamentowymi. Wierzchnią warstwę podsypki o grubości około 30 cm układamy dwiema warstwami o grubości 15 cm, za każdym razem zagęszczając ubijarkami mechanicznymi. Na tak przygotowanej podsypce wylewamy betonową płytę o grubości od 10 do 15 cm. Stosujemy w tym przypadku beton klasy B15 lub B20.